dobrze, nie? Ja mogę się posłowy prosić. Proszę o ciszę. Witam Was bardzo serdecznie. Pomijam wszystkie takie kwestie, że jestem poruszona atmosferą szkoły, bo mi się przypomina, jak samo chodziło w liceum. Bardzo na to nie ma czasu, ale jestem poruszona. Obecność ogólnie. Chciałabym Wam powiedzieć tu zgodnie z ustaleniami z Panią prowadzącą zajęcia z filozofii. Chciałabym Wam powiedzieć o filozofii, o filozofach, ale z takiej bardziej perspektywy osobistej. Tak? Wiem, że tutaj trudnością tego mojego wywodu jest to, że są na sali osoby, które się bardzo interesują filozofią, tak? Ale są też takie osoby, które się w ogóle filozofią nie interesują i nie mają żadnego jakiegoś właściwie stosunku. Więc zacznę może od anegdoty. Słuchajcie, jest sobie sprzątacz ulicy filozof. Spotykają się razem, tak? No i ten sprzątacz ulicy tam wychodzi odpadki, zamiata to wszystko, prawda, sprząta. No i ten filozof tak patrzy i mówi: współczuję ci, bo masz taką ciężką i trudną pracę. No to okej, a ty czym się zajmujesz? Co robi jako filozof? O, ja jestem filozofem, czyli ja zastanawiam się nad wielkimi pytaniami, zastanawiam się nad sensem ludzkiego życia, stawiam ludzkości ideały, do których ona może potem dążyć, roztrząsam wielkie sprawy i zagadnienia. No, to jest prawda, że on jest tak patrzę, ja też ci współczuję. Widzicie, jest w filozofii coś takiego, nie jest to śmieszne, tak? Jest w filozofii coś takiego, tylko kawał, tylko anegdota, tak? Jest w filozofii coś takiego, dobramy śmiech, nie masz. Że ona z jednej strony zniewala nas jakąś wielkością, bo nawet ci, którzy przyszli tutaj dzisiaj i przecież no, nie mają żadnego emocjonalnego stosunku do filozofii, prawda? No to znają słowo filozofia, słyszeli o różnych filozofach i czują tą wielką, wielką dziedzinę, jakąś szacowną, jakąś królową nauk. Ale z drugiej strony właśnie mamy poczucie, że słowo filozofia się jakoś zdewaluowało, że ono jakby nie bardzo wiadomo, co oznacza, prawda? I nawet muszę Wam powiedzieć, że ja jako, powiedzmy, filozofka, znaczy ktoś, kto identyfikuje się z filozofią, mam tego takie namacalne i realne dowody. To znaczy na przykład często właśnie mówię, na czym się zajmujesz, tak? No to jestem, zajmuję się filozofią, jestem filozofką, cześć, jestem filozofka, filozof, tak? No to co to właściwie jest? Znaczy co to za zawód, tak? Już się na przykład nauczyłam, że jest jakiś tam formularz, wiecie, różne zawód wyuczony, zawód wykonywany, to ja już wiem, że się nie wpisuje, że filozof, nie tylko, że filozofka, no pisze sobie nauczyciel akademicki, nie wiem, na co wykłada, prawda? Więc ewidentnie wyczuwam coś takiego, że to słowo jest nieczytelne. Tak? Z mojego doświadczenia takiego pedagogicznego, kiedy ja prowadzę zajęcia właśnie z filozofii, to właśnie jest pierwsza skarga. Ale co to jest? Dlaczego my to mamy w harmonogramie? To jest abstrakcyjne, to jest niepotrzebne, to jest oderwane od życia, to jest nieprzydatne. Tak? Studenci tak właśnie trzeba dopiero jakby zyskać ich zaufanie, i pokazać, że warto zainwestować swój czas na dzieci. Ale mi się wydaje, że jest coś takiego jak taki pewna dewaluacja słowa filozofia. I zresztą w kulturze polskiej zobaczcie, czy potrafilibyście wymienić znanych polskich filozofów. No może ci co się zajmują, może filozoficznie bardziej interesują, ale tak ogólnie w kulturze polskiej filozofia nie odgrywa ważnej roli, prawda? Przeciętny Niemiec, jak się, ponieważ on idzie do szkoły, tak ma w liceum, to słyszy o Marksie, o Kancie, o Hegelu, o Nietzsche, to są Niemcy, tak? I on, o, to rzeczywiście, ta filozofia staje się czymś realnym, tak? To jest bardzo realny przedmiot. Natomiast jeśli wy w polskiej szkole nie słyszycie o polskich filozofach, to po prostu to nie jest dla nas realna, realna dziedzina wiedzy, tak? O co tym filozofom tam chodzi? To jest właśnie coś abstrakcyjnego, tak? No i teraz jest jeszcze taki problem, że wiecie, czasami myślę, no filozofie są takie subiektywne mniemania, my mamy jakieś takie przekonania metafizyczne, nie wiadomo w ogóle co to jest, ta metafizyka. I w związku z tym jest taka też presja na filozofię, żeby ona się unaukowiła, bo może matematyków zainteresuje, żeby ten dyskurs stał się bardziej obiektywny, bardziej uniwersalny, tak? Żeby to było jakoś weryfikowalne to, co ci filozofie mówią. I jest w pewnym sensie wywierana taka presja na filozofię, aby ona stała się dziedziną no, naukową, tak? To było w filozofii
szkole wiedeńskim i w różne tam August Comp na przykład, ale popatrzcie, co się dzieje. Ja to sobie wykorzystam na chwilkę taki obraz, nie wiem, czy zainteresowani filozofią słyszymy, to Kartezjusz coś takiego miał, taką wizję, że filozofia jest pewną całością i ta całość jest wyobrażona jako drzewo, tak? Nauka, filozofia to jest takie drzewo. On sobie to tak wyobrażał, że tutaj jest fizyka, tak? A tutaj są poszczególne nauki. Przyznacie, my żyjemy w XXI wieku, że to drzewo nauki jest jakie? Coraz jakie? Coraz większe, coraz bardziej skomplikowane, prawda? Pojawia się jakaś robotyka, której się kiedyś nie było. Pojawia się jakaś informatyka, jakaś ichtiologia morska, możecie studiować, tak? Pojawia się jakaś chemia, tu się pojawia jakaś biochemia, a tu się pojawiają jakieś jeszcze bardziej szczegółowe nauki, jakieś tam, prawda, różne szczegółowe nauki, jakaś proteomika, na przykład nauka o białkach. Dzięki tej nauce możemy wiedzieć, dlaczego ludzie chorują, tak? Teraz proszę zauważyć, co się dzieje, jeśli my wybieramy kwestię filozofia stań się naukowa, tak? Stań się bardziej naukowa. No to wtedy my chcemy, żeby filozofia stała się taką gałązką. Bardzo specjalistyczną jakąś gałązką, która zajmuje się bardzo doraźnymi problemami, bardzo wąskimi. Jest bardzo wyspecjalizowana wtedy. A Kartezjusz mówił, że ten rdzeń filozoficzny, czyli właśnie na przykład metafizyka, to wiecie, co to jest? Gdzie byście umieścili tę metafizykę? On mówił, że metafizyka to jest to. To jest korzeń. Że wobec korzenia nie może istnieć, prawda? I oczywiście, że nikt nie szanuje filozofii, nikt nie szanuje metafizyki, bo tego nie widać. Ale to, że tego nie widać, nie oznacza, że to istnieje i być może jest nawet właśnie tym fundamentem tego drzewa, tak? Zasila całą tą, po co mamy w ogóle myśleć? No zastanówcie się, po co macie pracować, po co wam ta wiedza, po co macie do niej dążyć w ogóle, po co macie ją zgłębiać, tak? I właśnie tutaj ten konek ma wam to opowiedzieć, tak? Wydaje mi się, że nie jest dobre sprowadzanie filozofii do nauki, bo właśnie wtedy ona wyląduje w jakimś tutaj wąskim przedziale i będzie w gruncie rzeczy czymś dla profesjonalistów. A my oczekujemy od filozofii, myślę, że nawet ci, którzy nie mają dla niej serca i takiego otwartego umysłu, jakichś wielkich pytań i wielkich odpowiedzi z tego, co naśmieją się właśnie tutaj nasz bohater anegdoty, tak? Dobrze, i teraz tak. Jak mamy jakiś taki chaos pojęciowy, nie wiemy, co to za dziedzina, nie rozumiemy jakiegoś słowa, to najlepiej sobie sięgnąć do źródło słowa, do etymologii. A jaka jest etymologia słowa filozofia? Źródło słów? Filozofia miłuje mądrość. Filozof to jest, można powiedzieć, miłość do mądrości. Zobaczcie, ja często słyszałam oczywiście to filozofia, umiłowanie mądrości. I zawsze wszyscy potem przedstawiali jakieś formy mądrości, jakie w dziejach przyjmowała ta mądrość w różne postaci, prawda? Więc ja może jako kobieta bym się skoncentrowała bardziej teraz na chwilę na tej miłości mądrości. Miłość mądrości, tak? Zobaczcie, co to jest miłość. Niezależnie od tego, jakie macie wyobrażenie miłości, na pewno miłość jest jakimś niezwykłym uczuciem. Jakimś przekraczającym taką codzienność, prawda? Być może jest to uczucie, które jest najszlachetniejszym uczuciem, znaczy uczucie, do którego, jako najwspanialszym uczuciem, do którego ludzkość jest zdolna sięgnąć, tak? No i teraz właśnie zobaczcie, możemy oczywiście powiedzieć, no tak, no miłość, czyli ona nie zna, nie jest pyszna, nie gniewa się, nie konkuruje, prawda? Biblia mówi, że współweseli się z prawdą, czyli jest w miłości jakiś element radości też, tak? Żeby nie popadać w taki patos, to możemy powiedzieć, że miłość to jest po prostu zamiłowanie do czegoś, tak? Zamiłowanie do czegoś, pasja. Pasja, tak? Czyli popatrzcie, żeby się zainteresować filozofią, że ona rzeczywiście przemówiła wam do serca, żeby stała się jakaś, no jakoś nie wiem, realna, no to trzeba się zakochać w mądrości. To znaczy, trzeba mieć naturalny pociąg do tych zagadnień, tak? A nie może być wymuszone, narzucone, no bo to wtedy nie ma żadnej miłości, prawda? Nie ma, tylko mówię, może to są miłość jest takie trudne dla nas troszkę, ale no, mówię, możemy sobie to zamieć na rok. Zamiłowanie, no predyspozycje, pasje. Ja na przykład bardzo chętnie określam filozofów jako przyjaciół, tak? To są moi przyjaciele, tak?
Trudno mi powiedzieć, że jestem w nich zakochana, bo to było śmieszne, ale mogę powiedzieć, że są to moi przyjaciele, chociaż już dawno umarli, ale jednak ja mogę wejść w kontakt z ich myślami, które były czasami myślane przed wieloma wiekami, prawda? I właściwie można powiedzieć, że nie tracą specjalnie na aktualności, tak? Teraz chcę powiedzieć jeszcze wam o jednej rzeczy, jako takiego może też wstępu, mianowicie wydaje mi się, że ta unaukowienie filozofii, no jest jakiś problem, ale wydaje mi się, że współcześnie filozofia rozmawia się troszkę jeszcze innym problemem. Mianowicie została ona jakby wtłoczona w ramy uniwersytetu, w ramy szkoły, w ramy akademii. I właściwie proszę zauważyć, że nie znacie filozofów w ogóle, ale ktoś, kto nazywa się współcześnie filozofem, to jest zazwyczaj ktoś, kto przychodzi z uczelni, tak? Który ma jakieś wykształcenie filozoficzne, który ma prawda, tytuł jakiegoś profesora, doktora, prowadzi wykłady. Proszę zauważyć, że to jest coś bardzo specjalistycznego, prawda? A zobaczcie, że w tym określeniu miłość mądrości wcale nie jest napisane, że filozof to jest ktoś, kto ma tytuł. Nie jest napisane, że to jest ktoś, kto skończył filozofię, tak? Nie ma w tej esencji filozoficznej wcale nie ma takiego przekonania, że filozof to musi publikować w czasopismach punktowanych, naukowych jakichś. Że musi jeździć na konferencje, tak? I że właśnie, że musi prowadzić wykłady i tak dalej, i tak dalej. Tego nie ma. A jednak, dzisiaj filozof to właściwie to oznacza. Tak? Czyli jakby nie ma tego, jakby troszkę zatraciło się to źródłowe rozumienie filozofii jako pewnej pasji, pewnego umiłowania, pewnej ścieżki życiowej, pewnej drogi życiowej, a zamienione to zostało właśnie w pewnym sensie na bardzo profesjonalną, wąską dziedzinę przeznaczoną do specjalistów, wykładaną na wyższych uczelniach. I muszę wam powiedzieć, że na przykład kiedy ja byłam w Niemczech, jako studentka, jakieś tam stypendium, to co mnie uderzyło, to na przykład to, że na wykładach pojawiali się ludzie z ulicy. Widać było, że to nie byli studenci na wykładach z filozofii, tak? Nie bali się przyjść, a wręcz przeciwnie, było ich bardzo dużo. To było bardzo znaczące dla mnie, bo ja studiowałam filozofię w Krakowie na Ocie i w życiu nie widziałam żadnej osoby spoza mojego roku, żeby ktokolwiek przychodził na wykłady z filozofii. To znaczy, że tam jest albo inne społeczeństwo, które jest właśnie bardziej wyczulone na kwestie filozoficzne, być może przez to właśnie, że mają tych wielkich filozofów tam właśnie w tradycji swojej, intelektualnej, to jest dla nich coś po prostu oczywistego, że filozof to jest gość, to jest ktoś ciekawy. Albo być może ci filozofowie, którzy prowadzili te zajęcia, potrafili znaleźć taki język, który nie był językiem hermetycznym, wąskim, niezrozumiałym, abstrakcyjnym dla tych ludzi, tylko właśnie zagadnienia filozoficzne były ciekawe dla wszystkich, tak? Więc słuchajcie, więc do czego tutaj zmierzam? Że filozofia współcześnie poddana jest takim pewnym, wiecie, profesjonalizacji, standaryzacji. My mamy pisać po angielsku, krótkie teksty, słowa klucze, wy robicie testy, wy mamy mieć słowa klucze, tak? Współcześnie filozof stał się, filozof jakby żyje z filozofii, to znaczy on wykonuje pewien zawód, a jeśli wykonuje pewien zawód, to musi podporządkować się pewnym oczekiwaniom społecznym, prawda? Wykonuje pewien zawód, w związku z tym muszę liczyć się z opinią recenzentów, całej puli ludzi, która mnie ocenia, ja będę gdzieś publikował, co oni powiedzą, no bo jesteście poddani pewnym standaryzacyjnym procedurom, tak? Pojawia się bardzo często wśród współczesnej filozofii, ja mam dużo kolegów, koleżanek w różnych zresztą miejscach w Polsce i oni mówią, Jezu, po co to wszystko? Ludzie tym kompletnie nie są zainteresowani. Ja publikuję taką ciekawą książkę, na wolnym rynku to w ogóle nie ma szans, żeby to zaistniało, prawda? Czyli oni jakby bardzo często są sfrustrowani, popadają w taką takie wyczerpanie takie jakieś, no nie wiem jak to nazwać, że jakby społeczeństwo nie docenia ich wspaniałych, prawda, prac filozoficznych, bo nie ma takiego zapotrzebowania, tak? Ale rzeczywiście, jeśli wykonujecie pewien zawód, no to właśnie jesteście włączeni w ten cały, to jest taki jakby system cały, tak? Oczekiwań społecznych, nagród, pensja, ja też muszę mówić to, co chcą studenci usłyszeć, no bo oni przyszli na uczelnię w określonym celu otrzymać jakiś certyfikat, że coś skończyli, więc muszę się dostosować do tego, czego oni oczekują, tak? Więc wydaje mi się, że filozof tutaj też jest tak, można powiedzieć, troszkę spętany tymi formalnymi ramami, a teraz wracam do tego drugiego bieguna miłości mądrości, a z drugiej strony, zobaczcie, jest przecież ta osoba, która nie dlatego zajmuje się filozofią, że to jest ich zawód, że czerpie z tego profity finansowe, tylko dlatego, że co? Że jest filozofem, bo co?
bo jest zakochana w mądrości. No dlatego, tak? I nie musi czerpać z tego ani dochodów finansowych, nie musi mieć wcale poklasku społeczeństwa, bo można powiedzieć, że osoba, która z serca zajmuje się filozofią, nie dba o opinię społeczeństwa, czy społeczeństwo to jest zainteresowane tym, czy nie jest zainteresowane. No bo jak nie jest zainteresowane, to jest problem tego społeczeństwa, a nie jego, bo on ma swoją pasję, tak? On ma bardzo silną wolę, która... No nie wiem, co się działo i jakby filozofia była krytykowana, to i tak się będzie filozofia zajmować. Ja mam powiem jako ciekawostkę, słuchajcie, Arystoteles, filozof starożytny, pisał coś takiego, że celem życia ludzkiego jest spoczynek. Tak? I jeszcze bardzo ciekawa uwaga, żeby spocząć, trzeba się wiele nauczyć. Tak? Zanim spoczniecie, musicie się wiele nauczyć, tak? Żeby dobrze odpoczywać, trzeba wiele wiedzieć. Ale zmierzam do tego, że on też mówił, że celem życia nie jest praca, praca zarobkowa. Tak? Praca zarobkowa właśnie ma swój cel i nie oznacza spoczynku. Czyli uwaga, uwaga. Arystoteles, który napisał wiele bardzo trudnych dzieł, które wymagały bardzo wiele wysiłku, w ramach swojego sposobu myślenia w ogóle nie pracował. Rozumiecie? On w ogóle nie pracował i nie oczekiwał tego, że za swoją pracę będzie miał jakieś wynagrodzenie. Byłby bardzo zdziwiony, że ktoś chce mu zapłacić za to, że on jest miłośnikiem mądrości. Tak? Więc widzicie, jakie paradoksy. Ja to też, żeby była moja wypowiedź dobrze zrozumiana. No to jeszcze pani nagrywa, więc ja nie jestem przeciwko podważeniu akademii, podważeniu uniwersytetu. Ramy formalne, ramy akademickie są związane z pewnymi realnymi możliwościami. Można gdzieś wyjechać, można poszukać ciekawych wykładów i tak dalej, i tak dalej. Tak? Natomiast wydaje mi się, że to, o co mnie chodzi, co ja bym postulowała, to jest pewna harmonia tych dwóch biegunów. Tak? To znaczy, żeby akademickość nie pożarła tej spontanicznej energii, która, zobaczcie, miłość jest rezerwuarem niewyczerpywalnym. Bardzo spontanicznym, bardzo szczerym, bardzo wewnętrznym, tak? Jeśli to zostanie spętane tą standaryzacją, formalizacją, biurokracją na współczesnych uniwersytetach, to wydaje mi się, że nie oczekujmy, że ta biurokratyzacja i formalizacja wyłoni nam wielkich filozofów, bo jeśli, proszę Państwa, wy myślicie o filozofach i jeśli ktoś z Państwa chciałby, czy miałby ochotę w ogóle sięgnąć do tekstu filozoficznego, to na pewno do takiego, który jest jakim tekstem? No po co macie w ogóle książkę z filozofii otwierać? Jaki to musi być tekst? No jakiś niesamowity tekst, który da wam bardzo do myślenia. To musi być jakiś wielki filozof, jakaś wielka sprawa, żebyście poświęcili swój czas i tą książkę otworzyli. Tak? Znaczy musi to być coś wielkiego, coś źródłowego, coś fundamentalnego, tak? Więc to, czego ja bym nawoływała współcześnie, to właśnie do tego, żeby nie zatracać balansu pomiędzy tymi dwoma biegunami, tak? A wydaje się, że filozofia współcześnie stała się niestety taką gałązką, że gdzieś tam są jacyś filozofowie profesjonaliści i jak pójdziecie na wykład współczesnego filozofa z jakiejś zaawansowanej tam, nie wiem, epistemologii czy logiki, to nie będziecie tego rozumieli i będziecie zastanawiali, no po co mi to jest właściwie, prawda? Więc tyle tytułem wstępu o takiej pewnej trudności, w której znalazła się współczesna filozofia i takiego, można powiedzieć, problemu z jej przyszłością, chciałbym powiedzieć, tak? Czy ona się ma rozwijać w ramach... Zobaczcie, w Niemczech na przykład jest dużo filozofów nieakademickich. Publikują książki, nie są związane z żadnymi uniwersytetami i działają, tak? W Polsce wydaje mi się to, jest to bardzo trudne, a może nawet wręcz niemożliwe, przy takim statusie filozofii, jaka jest społeczeństwo, prawda? Jednak akademickość niesie z jakąś pewien stopniu przymus do zapoznania się z filozofią, prawda? Dobrze. I teraz tak, ponieważ tutaj miał być bardziej osobiście, to ja chciałam powiedzieć tak, że ja mam takie swoje prywatne, bo oczywiście tych wzorców bycia filozofem, filozofii jest bardzo dużo, to w każdej podstawowej książce z historii filozofii, no te wzorce po prostu są obecne. Właściwie każdy filozof taki wzorzec przemyca ze sobą, tak? W związku z tym ja bym chciała Państwu powiedzieć to, co mnie jako studentkę jeszcze zainteresowało w filozofii. Przypuszczalnie, gdyby to się nie pojawiły, te elementy, to ja prawdopodobnie nie skończyłabym może studiów filozoficznych, albo zajmowałabym się czymś innym, prawda? A przez to właśnie, że
jakoś zaintrygowały mnie pewne modele i sposoby prawienia filozofii, to jakoś wciągnęło mnie to na dłużej. Tak, pierwsza, słuchajcie, rzecz to jest taka, ja gdzieś przeczytałam, że filozofia, słuchajcie, to jest obserwacja. To znaczy, że jest taki, wyobraźcie sobie taki obraz. Ludzie przychodzą, są igrzyska, przychodzicie na igrzyska i są tacy ludzie, którzy się bardzo w igrzyska angażują. Biorą, startują, skaczą, zwyż, dal, prawda, poświęcają swoją energię, albo oglądają to wszystko po prostu z takim, wiecie, zaangażowaniem. Angażują się bezpośrednio w to, tak? Natomiast są tacy, którzy to wszystko co? Z dala obserwują. I dla mnie to było bardzo ciekawe, ja się bardzo długo utożsamiałam z tym sposobem myślenia o filozofii, że filozof to jest w gruncie rzeczy ktoś, kto obserwuje rzeczywistość. No to w gruncie przypatruje się różnym dyskursom, co ci ludzie właściwie na tym świecie Bożym robią, tak? Tutaj takie poglądy, tutaj takie poglądy. Nie jestem taka skłonna do szybkiej oceny poglądów, raczej właśnie staram się je poznać. Prawda? To jest taka opinia troszkę mojemu charakterowi. I ja, słuchajcie, myślałam, że to jest, że to powiedział na pewno Platon, bo jak nie wiadomo, skąd jakiś bardzo taki obraz fajny pochodzi, to na pewno Platon. I byłam w przekonaniu, że to jest obraz platoński, okazało się, że nie. Taki obraz pojawił się u Arystotelesa, nie wiem, czy Państwo znacie, taki tekst Zachęta do filozofii Arystotelesa, tam między innymi pojawia się fragment, w którym jest właśnie mowa o tym, że Pitagoras jest obserwatorem natury. Teraz obserwatorem natury i też mamy takie źródło, mianowicie Cycerona, rozmowy tuskuliańskie, gdzie on powołuje się na fragment takiego niezachowanego do dzisiaj dzieła o pozornej śmierci Heraklidesa z Pontu, który również mówi, że filozofia jest pewną formą obserwacji, tak? I to jest taki wzorzec filozofii i filozofa, który mnie się, tak można być prywatnie, bardzo, bardzo jakoś podoba. Drugi taki moment ważny dla mnie to jest zawarty w Fedonie Platona, taki dialog Fedon. Tam Sokrates mówi, że filozofia to jest ćwiczenie się w umieraniu. Tak? Ćwiczenie się w umieraniu. I muszę powiedzieć, że dla mnie znowu osobiście, bo popatrzcie, no, to jest ćwiczenie się w umieraniu, czujemy, że to właśnie jest nieakademicka sprawa, tak? Że to jest coś właśnie bardzo wewnętrznego. Trudno to jakoś tutaj eksplikować i się nad tym specjalnie rozwodzić, ale dla mnie znowu prywatnie, kiedy ja to przeczytałam, to się tym bardzo przejęło, że filozofia to jest w gruncie rzeczy ćwiczenie się w umieraniu. To na przykład spowodowało, że ja zaczęłam w ogóle czytać książki z medycyny, bo chciałam się po prostu dowiedzieć więcej na temat samego procesu umierania, co to właściwie jest ten proces. Ciągnęłam, pamiętam, tekstów buddyjskich pod wpływem tego właśnie określenia. Zaczęłam taką eksplorację, co to właściwie oznacza, że człowiek musi się ćwiczyć w umieraniu. I to w filozofii jest moim zdaniem dosyć mocno rozwijane, ten wątek. Oczywiście jest wiele różnych, ale ja mówię o mojej osobistej takiej ścieżce. W filozofii stoików kwestia śmierci się mocno pojawia, w filozofii Epikura na przykład, prawda, ten wątek jest dosyć mocno rozwijany. I dzisiaj powiedziałabym tak, że właściwie dla mnie osobiście śmierć nie jest jakaś taka super straszna, słuchajcie, bo jakoś nie przeraża mnie sama perspektywa, nie wiem, no, nicości bądź jakiejś innej rzeczywistości, nie wiem. Wydaje mi się, że śmierć jest straszna tylko w tym aspekcie, że w sensie rozmowy z ludźmi, których kocham. Tak? Pewnie taka myśl się raczej pojawia, tak? Że jakby to jest problem, że ja muszę się rozłączyć z tymi ludźmi, których naprawdę kocham. Tak? Natomiast mniej mnie przeraża jaka perspektywa śmiertna, tutaj te wszystkie piekła, nie piekła, to już to niech sobie kapłani na ten temat, ja mnie to jakoś nie wciąga, natomiast wydaje mi się, że to jest tutaj problem w tej śmierci. I tutaj chciałam przeczytać właśnie różne cytaty. Na przykład tak. Postępować, mówić, myśleć zawsze tak, jak ktoś, kto może natychmiast z życia odejść. Zobaczcie Państwo, jeśli byśmy tutaj mieli taką świadomość, tak, że na przykład to jest, no z jakiegoś powodu do Ziemi zbliża się meteoryt, który rozwali naszą planetę i nasza planeta ulegnie anihilacji. Dowiadujemy się tutaj, teraz Pani zapowiada, słuchajcie, zaraz będzie koniec świata. To zobaczcie tutaj, co zaczniecie mówić? Znaczy, jakie słowa wypowiecie? Na pewno bardzo ważne. Na pewno będziecie chcieli powiedzieć coś szczególnego. Czasami mówi się, a co człowiek powiedział przed śmiercią? Co powiedział? Nagle to jest ważne.
Tak, bo jak nie ma śmierci, to tak poplają po prostu bez sensu. Pojawia się kwestia śmierci, o, to nagle zaczynam troszkę inaczej podchodzić do tego, co mówię. Co zaczniecie sobie myśleć? Tak? Oczywiście, proszę Państwa, nie chciałabym tutaj wprowadzać takiej atmosfery, takiej jakiejś martyrologii, cierpiętnictwa, rozpamiętywania śmierci. No przyszło i nas tutaj dołuje. Nie. Mi się wydaje, że osoba o takiej rozwiniętej świadomości dobrze wie, o co chodzi. Ja jestem na przykład osobą bardzo pogodną i radosną i nie chodzi mi o to, żeby ludzie rozpamiętywali, martwili się tym, że umrą, bo że nie o to mi chodzi. Ale wydaje mi się, że taka refleksyjność pewna w przypadku pewnej skończoności naszego życia może na nas działać bardzo, może nas nastrajać w sumie bardzo filozoficznie. Więc to była wypowiedź Marka Aureliusza, a teraz jeszcze tutaj miej śmierć na co dzień przed oczyma, a nigdy nie będziesz mieć żadnej niskiej myśli, ani żadnych nadmiernych pragnień, powiedział Epiktet. Tak? No bo właśnie jesteście wtedy skoncentrowani na tym, co jest najważniejsze. Nie jest to człowiek nadmiernie rozproszony, nie ogląda głupot, nie marnuje swojego czasu, bo wie, że ma pewien ograniczony czas życia, który jest bardzo cennym darem. Przykład dla stoików życie było bardzo cennym darem. Trzeba nie marnować czasu, tylko się zabrać do roboty, pracy nad sobą, a nie głupoty i marnotrawstwa. Więc znowu tutaj taka rama, która sprawia, że my zaczynamy inaczej postrzegać swoje własne życie, prawda? Albo na przykład tutaj, kto nauczył się umierać, oduczył się służyć, to akurat powiedział Montaigne. No właśnie, nauczył się umierać, oduczył się służyć. To znaczy właśnie są, wiecie Państwo, ludzie przed śmiercią, że a czemu ja nie pojechałam? Czemu ja nie zrobiłem? A czemu ja nie wybrałem w życiu tego, co naprawdę chciałem robić, tak? Żałują pewne rzeczy, tak? Czyli jeśli ktoś nauczył się umierać, odechciało mu się służby inne, bo ludzie bardzo często realizują w swoim życiu programy innych na życie, tak? A nie realizują swoich własnego planu życiowego, bo się boją, tak? bo coś tam, to co inni powiedzą i tak dalej. A tutaj to gdzieś właśnie odchodzi. I jeszcze, proszę Państwa, trzecia taki obraz filozofii i filozofa, to jest dla mnie bardzo było ważne, że gdzieś przeczytałam właśnie na studiach, że filozofia jest lekarstwem dla duszy. Filozofia lekarstwa dla duszy. Filozof to ten, kto leczy duszę ludzką. No i tu jest taki dialog sokratejski Lames, czyli te wczesne dialogi platońskie. I słuchajcie, tam jest taki obraz, że jest młodzieniec, który mówi, że boli go głowa, a Sokrates mu na to odpowiada, mam dla ciebie modlitewkę, czyli właśnie lek na ból. Tak? Czyli właśnie jakby filozofia, rozumienie, myślenie jest w pewnym sensie takim, można powiedzieć, no, wprost lekarstwem nawet na bolące ciało. Dla mnie to nie jest jakaś szokująca myśl, bo ja mam taką wizję człowieka, że to jest taka jedność psychofizyczna, więc dla mnie tam specjalnie jakieś rozdzielania świata wewnętrznego od zewnętrznego specjalnie ja bym nie robiła, więc widzicie, tam wprost takie lekarstwo, nawet na cielesne problemy, tak? No a czy oczywiście leczy filozofia świadomość, leczy świat wewnętrzny, leczy nasze problemy wewnętrzne? Na pewno by powiedzieli, że tak, Epikur, czy Epikurejczycy, Stoicy, Sceptycy, Cynicy, Pitagorejczycy. Na pewno powiedziałby, słuchajcie, tak Platon. Platon to jest taki filozof, który mnie osobiście bardzo inspirował. Dzisiaj powiedziałabym tak, jak Arystoteles. Drogi mi mój przyjaciel Platon, przyjaciel, tak, to jest moim przyjacielem, ale droższa mi prawda. Niemniej jednak Platon odegrał również w moim życiu bardzo ważną rolę. Rzeczywiście, jak się myśli o filozofii, to trudno nie pomyśleć o Platonie, tak? Znaczy, to, co powiedział Whitehead, że cała filozofia to są przypisy do Platona, to wydaje mi się pewną przesadą taką retoryczną, jednak przesadą, ale jednak sądzę, że bez Platona to w tej filozofii, no, czegoś by brakowało, coś takiego rzeczywiście konstytutywnego dla tej dziedziny. I słuchajcie, Platon również, mi się wydaje, że można by interpretować z jego filozofii takie przekonanie, że filozofia leczy. Co leczy? Co leczy filozofia zdaniem Platona? Głupotę. Filozofia prowadzi ludzi do wiedzy, tak? Do mądrości. No to znaczy właśnie leczy ów brak wiedzy, tak? Leczy głupotę. Co jeszcze leczy? No na pewno leczy zło. Leczy zło, czyli brak dobra, bo co? Bo prowokuje nas do podejmowania działań etycznych. Jesteśmy wyleczeni, tak? Dzięki kontaktowi z filozofii stajemy się lepszymi ludźmi, tak? Nie jest tylko działalność stricte intelektualna. Filozofia ma w sobie moc zmieniania ludzkich postaw, tak? To nie jest takie właśnie
jakby no, gdzieś oderwane właśnie od naszego życia i kontaktu. Broń Boże, tak? Wydaje mi się, że takie, taką właśnie myśl o leczącej filozofii można by interpretować dialogu. Filip też z Gorgiasza, tutaj z Gorgiaszu bardzo jest wiele ciekawych analogii. Właśnie Platon ma taką umiejętność bardzo plastycznego pisania o filozofii, że my możemy sobie pewne rzeczy bardzo tak obrazowo wyobrazić, wydaje mi się, że to jest też siła jego dialogu. Tak? Na przykład pisze, że taką analogię istnieje, że na przykład nauczyciel gimnastyki to ma taką umiejętność, to jest technę, umiejętność sztuka, tak? Ma taką umiejętność, że nauczyciel gimnastyki utrzymuje w dobrej kondycji ciała ludzkie, tak? Potrafi to zrobić, tak? Lekarz ma taką umiejętność, ma taką technę, że leczy chore ciała, tak? Pojawia się tam w tym dialogu, na przykład pojawiają się prawodawcy, czyli nomotes, oni leczą chore dusze. Tych nomotes możemy zinterpretować jako prawodawców, jako filozofów, tak? Leczą chore dusze. Albo słuchajcie, uwaga, pojawia się na przykład taka myśl, że filozof posiada prawdziwą technę. Prawdziwą technę, że jakąś taką prawdziwą, niezwykłą umiejętność. Co daje ta umiejętność? I ostatecznie on pisze, że dotyczy duszy zdrowej. Co robi filozofia z duszą zdrową? Zachowuje ją zdrowie i w harmonii. Jeśli macie poczucie, że wasze dusze są zdrowe, to jest tak jak praca z ciałem. O, ja nie potrzebuję ćwiczeń, ja nie potrzebuję się ruszać, bo cały dzień leżą, prawda? Ja mam, bo mam zdrowe ciało, tylko kiedyś za to zapłacisz, tak? Ja nie muszę sobie stawiać pytań filozoficznych. Ja nie muszę się filozofią zająć. Co mnie to obchodzi? Co mnie to obchodzi? Jakieś fundamentalne problemy ludzkości, tak? Co mnie to obchodzi? Kiedyś za to zapłacisz? Kiedy za to zapłacisz, weź się za filozofię, bo ona sprawi, że twoja dusza będzie w dobrej kondycji. No, można sobie przyjąć na bardziej nowoczesny język. Twój umysł będzie głębiej, lepiej pracował. Będziesz więcej widział, będziesz więcej rozumiał. Będziesz rozumiał, jak ludzie pociągają, wiecie, za sznurki, bo filozof wnika właśnie gdzieś głębiej. Pod podszewkę zjawisk, to bardzo zresztą pasuje dobrze do Platona. Dzięki filozofii możemy więcej rozumieć z mechanizmów społecznych, zachowań ludzkich, prawda? To, co trafi ludzką świadomość, mają na pewno, wierzcie mi, filozofowie prześwietlone na wszystkie możliwe strony. Tak? I jeszcze tutaj, ponieważ często brak nam słów, ale co konkretnie ci daje umiejętność filozofii? Co konkretnie ty umiesz robić? No, bo często to nic, no nic nie umiecie robić. Filozofowie jest taki na wysokości obraz, wyobrażenie. Filozof to jest taki gość po prostu, no już kobieta, no nie, ale już taki facet, nie, że tak siedzi, tak myśli po prostu. Myśli, tak nic z tego nie wynika, coś jak ten myśliciel Rodena, tak? Tak siedzi i nie wiadomo co. To na przykład Leszek Kołakowski tak prowokacyjnie powiedział, wiedząc, że jest takie wyobrażenie ludzi o filozofach, jak się popytano, dlaczego studiował filozofię, dlaczego został filozofem, to odpowiedział, żeby mieć taki konkretny fach w ręku. Tak? Bo ludzie właśnie myślą, że hydraulik to jest konkretny fach, a Kołakowski właśnie filozofia to jest taki konkretny fach dany do ręki, tak? Więc tak właśnie prowokacyjnie to Kołakowski. Więc tutaj nawiązując do tej myśli właśnie platońskiej, jakie umiejętności niesie sobą filozofia? No i on na przykład mówi w państwie o technę bazylikę, tak? Czy umiejętność królewską, umiejętność władania. To bardzo pasuje do koncepcji platońskiej państwa, tak? Czyli filozofowie rządzący, prawda? Właśnie cała struktura państwowa jest niejako zniesiona w tym tłumaczu, filozofowie rządzą, tak? Ale też ponoszą największą odpowiedzialność i nie oczekają się do przymusu, tylko rządzą na bazie takiego autorytetu i mądrości. Niewątpliwie. Państwo platońskie to jest takie państwo, w którym rządzi mądrość. Tak? I jeśli ktokolwiek ma prawo zarządzać innymi ludźmi, to kto? Kto ma prawo zarządzać innymi ludźmi? No tylko ludzie jacy. Mądrzy. Jak pójdziecie do pracy i będziecie mieć, słuchajcie, szefa, gdzieś będzie wam wydawał polecenia, tak? Gdzieś będziecie pracowali, gdzieś zatrudnicie się w pan Donaldzie albo gdzieś. Będziecie wracali bardzo sfrustrowani do domu. Co się śmiejecie? McDonald's to swoje miejsce do pracy? No, proszę przejść przez McDonald's. Ja nie wiem, że macie na tym skończyć, tak? Ale... będziecie wracali. I będziecie wracali bardzo sfrustrowani do domu, bo będziecie mieć takiego niefajnego szefa i nie chcecie wykonywać jego obowiązków. On wam coś każe robić, ale wy się denerwujecie, nie chcecie wykonywać obowiązków, które wam zleca. Dlaczego? Tak sobie w duszy myślicie, tak tylko głupi. Nie chcecie go słuchać. I widzicie, nie chcecie słuchać ludzi, którzy są
co mówi. A jeśli traficie do firmy, w której macie świetnego szefa i wy wiecie, że możecie się od niego wiele nauczyć, on od was wiele wymaga w tej firmie, ale wychodzicie jak zegarki i spełniacie się w tej pracy, bo wiecie właśnie, że się czegoś ważnego i porządnego uczycie. I dlaczego chętnie wykonujecie jego polecenia? Przecież też wam rozkazuje. Dlatego, że jest mądry. I chętnie słuchacie nauczyciela, który jest mądry. Zauważyliście to już? Bo wiecie, że możecie się od niego czegoś nauczyć, nawet jeśli bardzo dużo wymaga. Nie przeszkadza to nam, jeśli ktoś od nas dużo wymaga. O ile ma w sobie mądrość, o ile ma w sobie umiejętność technę bazylkę. Umiejętność rządzenia, ale która wypływa nie z chęci kontrolowania i manipulowania ludźmi, tak? No bo takich ludzi nie chcemy, ale jeśli ona wypływa oczywiście z mądrości, no to jest zupełnie, to zmienia postać rzeczy, tak? A druga taka konkretna umiejętność to jest na przykład technę synoptikę. To zależy, to w Fajgrosie się pojawia, zależy jak to oczywiście zinterpretujemy, wiecie, z tymi klasycznymi tekstami to jest problem, to wszystko po grecku. Ja się żałuję, że się porządnie greki nie uczyłam na studiach, bo teraz jeszcze raz studiowałam, bym się, słuchajcie, bardzo, bardzo uczyła greki, bo to się bardzo przydaje tym mówi. Więc tak, synoptikos, bystry, przenikliwy. Patrzcie się, jak ktoś chce być filozofem, to znaczy, to tak jakby mówił, chce być bystrym, przenikliwym człowiekiem. To kto wam mówi oderwanym? Kto wam mówi niezrozumiałym, jakimś dziwakiem? Gdzie to jest? Gdzie to macie dziwak oderwany od czegoś? Bystry człowiek, który widzi więcej niż widzą inni ludzie, tak? A to jest na tego ogarniający jednym spojrzeniem. On nie potrzebuje właśnie długo się ze sobą, bo on ma taką umiejętność łapania, on szybko wszystko rozumie. Jak ktoś, słuchajcie, przejdzie przez bardzo trudne teksty filozoficzne, wierzcie mi, wtedy dużo różnych tekstów, które wydają nam się trudne, są nagle naprawdę bardzo łatwe. To jest ta konkretna, naprawdę konkretna umiejętność, tak? Albo też możemy przetłumaczyć synorao, czyli co? Pojmować, rozumieć, domyślać się, zwracać uwagę, zastanawiać się, objąć jednym spojrzeniem, tak? Pamiętajcie państwo, że Platon to jest taki filozof głęboko pitagorejski, który właśnie pod podszewką zjawisk stara się zawsze ujrzeć taki ukryty ład rzeczywistości, tak? To jest taka głęboko pitagorejska myśl, ewidentnie tą harmonię rzeczywistości też ewidentnie przenosi to właśnie z myśli Pitagorasa. I teraz zobaczcie, podsumowując te moje trzy, można powiedzieć, prywatne fascynacje, które widzicie, nie są związane z tym akademickim. Ja nie mówię, że napisałam doktorat z tego, nie mówię, że magisterium z tego, rozumiecie, tak? Bo te wewnętrzne, prywatne inspiracje. Więc tak, pierwsze, dystans, to z tymi igrzyskami, także obserwuję igrzyska ludzkie, więc dystans, jakiś rodzaj uważności, to daje filozof, tak? Jakby przeżywa świat z innej perspektywy niż inni ludzie i ta inna perspektywa daje mu możliwość głębszego rozumienia ludzkich spraw. Oczywiście głębszego rozumienia samego siebie, no i rzeczywistości, która nas otacza, tak? I oczywiście na pewno panowanie nad emocjami. Emocje, słuchajcie, to jest coś, co niewątpliwie zaburza nam spokój i harmonię myślenia. Ja tutaj osobny wykład w ogóle prowadziła o uczuciach i emocjach w filozofii, ale na pewno słyszeliście o zbrodniach w afekcie, tak? Zbrodnia w afekcie, znaczy człowiek przestaje myśleć i właśnie emocje, uczucia zaczynają nim kontrolować. To nie jest tak do końca. A kiedy mamy zdystansowanego człowieka, zdystansowanego też wobec siebie, wobec własnych myśli, to na pewno nie będzie człowiek agresywny, wulgarny i jakiś taki właśnie prostacki, prawda? Bo on właśnie ma w sobie tą umiejętność racjonalnego, zdystansowanego, spokojnego osądu. Macie państwo takie wrażenie, że w Polsce, w kulturze, w polityce współczesnej panuje coś takiego? Spokojny, rozsądny namysł, pogłębiona refleksja, oparta na mądrości? Może by się trochę filozofii przydało? Co sądzicie? Z drugiego tego ćwiczenia się w umieraniu można by taki wniosek wyprowadzić, że chodzi o to po prostu, że filozofowie zajmują się ważnymi dla ludzi sprawami. Ja akurat tu wspomniałam o śmierci, ale przecież na tym się nie wyczerpuje przecież spektrum ważnych problemów, jakie mają przed sobą ludzie, prawda?
Dla mnie też na przykład osobiście, prywatnie, zawsze ciągnęło mnie do tekstów filozoficznych, zawsze mnie intrygowało, a jak ci mądrzy ludzie rozwiązali na przykład problem istnienia cierpienia w świecie, zła w świecie, czyli klasyczna refleksja dotycząca tradycji, prawda? Zawsze było to dla mnie bardzo intrygujące. Niemniej jednak zmierzam do tego, żeby powiedzieć, filozofowie nie zajmują się żadną abstrakcją, tak? A jeśli jest to abstrakcja, to ona jest właśnie jakby w pewnym sensie narzędziem do tego, żeby mówić ogólnie o pewnych ważnych dla nas sprawach, po co żyjemy. Oczywiście to jest ubrane jaki plan, jaki to jest zrobione. Weźcie sobie niektóre dialogi, takie bardzo, bardzo zaawansowane teoretycznie dialogi, prawda? Więc nie ucieka od trudnych pytań, nie boi się tych zagadnień. To jest ktoś w jakimś sensie odważny. To jest człowiek odważny, który nie owija w bawełnę i nie ucieka przed trudnymi kwestiami. Mi się wydaje, że lepiej zawsze więcej wiedzieć, niż nie wiedzieć, nawet o trudnych kwestiach, nawet o sprawach, które nas przerażają i z którymi chcemy się wiązać. Ja tam bym powiedziała, ryzykowałabym, że to należy jakoś sobie z tym poradzić, prawda? Słuchajcie, od życia się nie ucieka, od siebie też nie ucieka. I trzecia, filozofia leczy, to chciałabym tutaj powiedzieć, że filozofowie po prostu pomagają ludziom. Znaczy też jest taki pozór, że filozof to gdzieś tam siedzi, prawda, pisze te teksty filozoficzne, nie wiadomo po co, w jakim celu. Filozofia leczy, czyli popatrzcie, to jest zawsze ktoś, kto jest jakby dla ludzi, tak? Przypomnijcie sobie figurę tego powrotu Sokratesa do jaskini, znaczy filozof wraca do ludzi. Tak, on ich nigdy ludzi nie zostawia na przykład na pastwę losu, tak? Filozof to nie jest Szymon Słupnik, tak? To nie jest jakiś pustelnik, który gdzieś tam sobie prawda, żyje poza ludzkimi problemami, tak? Można powiedzieć, że utrzymuje świadomość ludzi w dobrej formie, tak? Wychodzi do ludzi, tak? Wydaje mi się, że to jest dosyć ważne. Pamiętajcie też, że akurat filozofia grecka to jest bardzo dobrym przykładem, bo w filozofii greckiej żadna szkoła, nawet te skrajne szkoły, czyli powiedzmy takie antyspołeczne, nawet ci cynicy czy epikurejczycy nigdy nie rezygnowali z takiej przebudowy społecznej. Zawsze to było jakiś powrót do człowieka, czy wymodelowania, czy nowego sposobu myślenia o człowieku, tak? A nie jakieś totalne zatomizowanie się i pustelnia. No nie znam takiego wzorca, tak? Przychodzi mi z tego eksponent. I teraz proszę Państwa, ja tutaj w tytule też wyeksponowałam tego Diogenesa. Dlaczego? Dlaczego Diogenes? Dlatego, że wydaje mi się, że on nie tylko burzy obraz tradycyjnego filozofa greckiego, ale również w ogóle, słuchajcie, burzy obraz filozofa w ogóle. Znaczy nie tak wyobrażamy sobie filozofów. To, co cały czas wam próbowałam powiedzieć. Współcześnie to jest jakiś akademik, który prowadzi specjalistyczny wykład. Dla większości ludzi to jest w ogóle filozofia raczej nieczytelna, nie mają kontaktu. Wy tu jesteście absolutnym wyjątkiem, bo macie właśnie piątka, jest zawsze słyszałam, jak w piątce się uczy filozofii, tak? Więc tu jest absolutny wyjątek, ale tak przeciętnie, no to właśnie jest to ktoś oderwany, nie wiadomo, o co filozofom w ogóle chodzi. Jak ja poznawałam filozofię i filozofów, to Diogenes mi się wydawał, słuchajcie, nie wiem jak pani wam to przedstawiała tą postać, ale dla mnie to wydawał się filozof groteskowy, niepoważny i nieważny. I że w ogóle to jest jakiś taki efemeryda gdzieś tam, no dobra, sobie taki tam mieszkał, gdzieś żył, no co. Ale właśnie skoro tak mocno podkreśliłam w moim wywodzie tą akademickość, tą abstrakcyjność filozofii, to wydaje mi się, że nie ma lepszego modelu filozofowania. Pamiętajcie, że to jest tylko jeden z modeli filozofowania, jedna z postaw filozoficznych, tak? Nie ma lepszego modelu, takiej można powiedzieć odtrutki na to wszystko, żeby do ludzi dotarło w końcu, że filozofia niejedno ma imię. I jeśli mają wyobrażenie filozofa jakiegoś gościa, który po prostu tam siedzi i coś myśli, nie wiadomo o czym, to zapomnijcie, błagam was w końcu o tym wyobrażeniu i wstawcie chociaż w to miejsce tego Diogenesa. Myślę, że to będzie z pożytkiem dla wszystkich. Ja, słuchajcie, też mam ten problem trochę ze studentami, bo ja to samo mówię studentom. No ja mówię, nie, filozofia jest abstrakcyjna, to jest niepotrzebne. Słuchajcie, ja im czytam, ja mówię, słuchajcie, przeczytam wam cytat z Epikteta. I czytam, zobaczcie, filozofia mówi o jedzeniu, o piciu mówi, to jest abstrakcyjne dla was. I czytam i wam. Jedz jak człowiek,
Pij jak człowiek. Ożeń się, miej dzieci, mądry Benediktet. Bierz udział w życiu państwa. Umij znieść zniewagi toleruj innych. No i ja im to czytam. Widzicie, widzicie, jakie namacalne bliskie życie. No nie, to też jest jakieś takie abstrakcyjne, bo zapośredniczone, wiecie, przez refleksję filozoficzną. Dla nich też to jest abstrakcyjne, tak? No to dobra, to ja już mi, słuchajcie, brakło argumentu i mówię. Słuchaj, a jak wam powiem, że gość Diogenes za dnia chodził po mieście z zapaloną lampą, mówiąc: szukam człowieka. O, eureka, bingo! To nie jest abstrakcyjne, tak? Dopiero trzeba Diogenesa, tak? Diogenesa trzeba ludziom podsunąć jako pewien wzorzec filozofowania, żeby do nich dotarło, że filozofia w gruncie rzeczy to jest życie. Życie ludzkie przeżywane w różny sposób i tyle. I to, co, proszę Państwa, jest w... Nie, ja myślę, że to poruszenie jest spowodowane figurą Diogenesa i tą lampą, i ta wizualizacja tej sceny, to no, zawsze wywołuje emocje. No tak, bo to jest, słuchajcie, wielka sprawa z tym świeceniem, to jest taki rodzaj happeningu. No wyobraźcie sobie, że ja zamiast tu gadać, no wyobraźcie sobie, no mogłabym tak zrobić, mogłabym mieć inną formułę przedstawienia refleksji filozoficznej. Miałabym lampkę i lampa by świeciła w oczach. I szukam jakiegoś autentyzmu. Kim wy jesteście? Co wy sobie naprawdę myślicie? Jak zareagujecie na ten fakt? Dlatego, że Diogenes widzi właśnie zachowania stanne, nie brak zainteresowania. Diogenes to nawet mówi, widzicie, tu jest już brak zainteresowania w ostatnich rzędach. Diogenes to widział oczywiście, że jak się zaczyna gadać w sposób racjonalny o filozofii, to część w ogóle na sobie myśli, Boże, kiedy to się skończy, więc on dlatego prowokował. Tak? I on się usprawiedliwia, jak się poczytacie Diogenesa Laertiosa, tak? Żywotnej poglądy znanych filozofów, prawda? Znana bardzo książka. No zobaczcie, on rzeczywiście prowokował, ale on się tłumaczy, no nie mogłem nie prowokować, bo jak mówiłem poważnie, to nigdy nie słuchał. Tak? Także jeśli ja bym tutaj, wiecie, prowadziła taki smętny, nudny wykład, no to w ogóle byście tego nie wytrzymali, bo niestety taka jest ludzka uwaga. Ludzkie, można powiedzieć, lenistwo nas gdzieś wyciąga, brak skupienia. To jest, zresztą się pogłębia pod wpływem współcześnie internetu i takiej umysłowości, która chce szybko, krótko, atrakcyjnie, przez chwilę. Być może coś takiego, taka tendencja jest, prawda? Albo sobie, więc można by powiedzieć, na przykład inna historia. Wchodził do teatru, kiedy wszyscy z niego wychodzili. No, na przykład robił coś, co jej było zawsze ale bur, tak? Na przekór. Inaczej. Starał się jakby tylko wrócić ludzi do jakiegoś innego spojrzenia na ten problem. Mogę to napisać. Popatrzcie inaczej na swoje życie, ale kto to przeczyta? Powiedział, że abstrakcja. A jak ja wlezę gdzie indziej i zrobię coś innego niż inny, no to się może nad tym zastanowią, prawda? Czyli zobaczcie, filozofię można mediować w bardzo różny sposób, tak? Albo na pewno słyszeliście tą historię. Aleksander Macedoński się go zapytał, mówił do niego, proś mnie o co chcesz, tak? A on odpowiada, nie zasłonię mi słońca, ponieważ dobrze wie, że nic mu Aleksander Wielki nie może dać, bo tak naprawdę szczęście rodzi się we wnętrzu człowieka, nie z jakichś zewnętrznych okoliczności. No i co mu może dać Aleksander Wielki? Nic mu nie może dać, tak? Więc na pewno to, co nas uderza u Diogenesa, to jest autentyczne zaangażowanie w życie, a w mniejszym stopniu, wiecie, doktryna, wykład, akademickość. On się też naśmiewał z Platona, nie lubił właśnie tego bliftu takiego właśnie uczelnianego, to było bardzo raziwe. Czyli co nam daje? Co nam daje na przykład Diogenes filozofii? Daje nam coś, nic nie napisał, Sokrates też nic nie napisał. Czyli nie wszyscy dają nam, zostawiają nam pisane dzieło, tak? Inaczej próbował zamediować. Czyli co? No siłę ducha, jakąś niezwykłą postawę, tak? Jakąś autentyczność, liczy się zaangażowanie w życie, tak? Liczy się to, żebyście byli samodzielnie przeżywali to życie po swojemu, żebyście mieli odwagę to robić, tak? Jakiś rodzaj, można powiedzieć, rzuca wyzwania ludziom, rzuca wyzwania, tak? Na przykład tutaj takie, wielu się z ciebie śmieje, do niego ktoś mówi, tak? A on mówi, ale mnie ich śmiech nie dosięga. Tak?
idziecie swoją drogą życia, ludzie zaczną to kontestować, mama będzie mówiła, ale co ty tam nic nie osiągniesz i co? Już was zniechęcą, a ktoś powie jedno słowo banalne i już wam zatruje wasze życie. A on mówi, nie dosięgają mnie wasze słowa. Jesteście na tyle silni, żeby iść naprawdę swoją drogą życia? Czy jak wam kolega powie, że masz głupi pomysł, to nie pójdziecie tą drogą życia, wam kolega powiedział. Ma lepszy pomysł na wasze życie, tak? Pójdziecie tamtą drogą, tak? Więc sprzeciwia się uległości, sprzeciwia się właśnie zachowaniom stadnym, tak? Chciałabym, żebyśmy byli szczerzy. Słuchajcie, jak ja wykładam filozofię, ja wykładam historię filozoficzną, bo jestem na wykładach akademickich, nigdy nie wykładam tego, co prywatnie jest. Czyli to jest zupełnie coś innego. Coś, co ja w ogóle nie mówię, tak? Bo to jest inne spotkanie. Ja wykładam profesjonalnie historię filozofii, tak? Jak wykładam historię filozofii i oczywiście nie przesądzam, która doktryna jest prawdziwa, która jest słuszna, to zawsze staram się zwrócić uwagę na plusy i na minusy, tak? Znaczy, że zawsze każda doktryna ma jakąś jednostronność. Każda ma swoje zalety. Więc tą jednostronnością negatywną w filozofii Diogenesa byłaby może jakiś ekstremizm, jakiś rodzaj prymitywizmu, bo jest to doktryna antykulturalna, taka prawda? Jakbyście poczytali te historie o Diogenesie, to on nawet dokonywał bardzo takich obscenicznych rzeczy. Rzeczy, które uznaliśmy za niekulturalne, wulgarne. Czyli też nam to przemyca Diogenes w swojej postawie. Rodzaj filozof to jest ktoś, no, boi się mówić, prawda, ale no, prymitywny w jakimś sensie. Jakiś rodzaj prymitywizmu, oczywiście to jest też czasami w sztuce to mamy, tak? Musimy użyć na przykład słowa wulgarnego, musimy użyć się do jakiegoś fortelu, żeby właśnie coś wzniosłego przemycić. No ale niewątpliwie Diogenes tu gra na cienkiej takiej linii i może niewątpliwie budzić kontrowersje, tak? No też ubóstwo, jakaś asceza, prawda? Gdy go pytano, co mu dała filozofia, odpowiedział to, bo to ciekawe, co jemu dała, tak? Że jestem przygotowany na wszelkiego rodzaju los. Jestem przygotowany na wszelkiego rodzaju los. Widzicie, nie dziwię się, no człowiek niezależny, wolny wewnętrznie, z pewnością może przeżywać swoje życie na wiele różnych sposobów. Nie musi wypełniać jakiegoś schematu przypisanego przez społeczeństwo. Już, proszę Państwa, ostatnie zdania. Podsumowując wszystko, co powiedziałam, nie zapominajcie o tym, jeśli ktoś chce się bawić w filozofię, bądź nie wiem, chce mieć jakieś wyobrażenie filozofii, że filozofia to jest mądrość, którą się przeżywa, której się autentycznie doświadcza. Filozofia nie jest abstrakcyjną dziedziną wiedzy, dodaną gdzieś w jakimś po prostu, nie wiem, nad nami gdzieś to wszystko fruwa i nie ma z nami związku. Skąd to wyobrażenie? Naprawdę nie wiem. Może dlatego, że tekst filozoficzny jest dosyć trudnym tekstem, ale poza tym, wydaje mi się, jest to, słuchajcie, rodzaj sposobu na życie. Sposób na życie, przynajmniej zwłaszcza jest to wyraźne w filozofiach starożytnych, gdzie były te szkoły, prawda, które były rozumiane nie tak jak dzisiaj, że właśnie specjalistyczny wykład prowadzony przez specjalistę, tylko raczej szkoła jako wsparcie duchowe. Szkoła jako wspólnota pragnień. Wy, słuchajcie, jesteście teraz w szkole. Zastanówcie się, co w waszej szkole przeważa. Czy właśnie akademickość, standaryzacja, uniformizacja, czy też właśnie szkoła jako pewna wspólna droga, wspólne wsparcie, że my szukamy przyjaciół, bo chcemy być mądrymi ludźmi. Jesteśmy młodymi, mądrymi osobami, które szukają swojego miejsca w życiu i szkoła nam w tym pomaga. To jest pewna wspólnota. No to jest bardzo taki, można powiedzieć, grecki sposób myślenia o szkole, tak? No więc to jest też, filozofia oznacza też taki pewien proces transformacji, słuchajcie, no bo jak się zetkniecie z jakimś filozofem, obojętnie z którym, no to wiecie, no to pod wpływem refleksji filozoficznej wy sami będziecie się zmieniali, będziecie transformowali siebie, tak? Czyli filozofia jest pewną przemianą pod wpływem no jakiejś refleksji, tak? A słuchajcie, to jest proces czasami bolesny, bo trzeba być przygotowany na niespodzianki, trzeba być przygotowany na zmiany. No dobra, no to coś jak łatwo mówi, spójrz z innego punktu widzenia na swoje własne życie, ale to nie dla każdego jest takie proste, nie każdy patrzy z innego punktu widzenia na swoje własne życie, tak? Że to czasami to nie jest taka sielanka. Ja bym raczej określiła filozofię raczej jako pracę nad sobą, a praca jest ciężka, tak?
To nie jest takie popsiu, że to jest takie miłe, łatwe i przyjemne. Filozofia nie jest żadną czarodziejską różdżką. Ja znam, wiem z doświadczenia, że niektórzy się interesują filozofią tylko dlatego, że mają takie przypuszczenie, że może filozofia im pozwoli rozwiązać ich problemy. No to chwilę się skupią, bo może mój problem zostanie rozwiązany. Egoiści. Ja bym chciała, żebyście się interesowali filozofią. Nie dlatego, że rozwiązuje wasze problemy, ale dlatego, żeście się zakochali w mądrości. A to jest zupełnie coś innego, jak człowiek jest ożywiany miłością do czegoś i to jest pozytywny zryw, niż jak rozwiązuje swoje problemy, bo nawet często z mojej obserwacji, jak widziałam, jak ludzie sobie, często oni sobie nawet ściągają filozofię do swojego poziomu. Tak? Oni nie chcą się rozwijać z filozofią, tak? Oni ściągną tych filozofów do swoich problemików i właśnie kiszą się, prawda, w tym wszystkim takim rajdowym. Więc mówi się, że historia uczy nas. Historia jest nauczycielką, tak? Ale można się niczego nie nauczyć z historii? Hegel to tak właśnie ubolewał. Że ludzie się niczego z historii nie uczą. Oni właśnie ona nas mogli nauczyć. Powinni się uczyć na błędach jako ludzie i się niczego nie uczą. No to tak samo znajdzie w filozofii. Jeden sięgnie po tekst filozoficzny i wyjdzie mądrzejszy, uduchowiony, rozwiąże swoje problemy, będzie, nie wiem, lepiej rozumiał siebie i innych, a ktoś drugi w ogóle z niego nie skorzysta. Od czego to zależy? Jest to jakaś relacja pomiędzy filozofią a naszą indywidualną świadomością. Nigdy do końca nie wiadomo, jak ta relacja będzie przebiegała. Dużo zależy od was, od waszej otwartości, zaufania do danego filozofa. Jakie macie problemy? Przecież ja też nawet nie czytam wszystkiego, bo co mnie to obchodzi, że tam ktoś coś twierdzi. Też już mnie pewne rzeczy nie interesują. Tak? Ja sama sobie już steruję tym, co ja chcę wiedzieć w filozofii i do czego ona nie jest potrzebna. Czy trzeba wiedzieć, jakie się ma cele? Trzeba badać swoje intencje, jako młodzi ludzie musicie to robić, żeby nie marnować czasu przy życiu. Tak? No bo tak to zmarnujecie czas i będziecie czytali, nie wiadomo w ogóle, po co wam to jest. No lepiej to robić szczęście, jak coś innego. Więc słuchajcie, wydaje mi się, że dzięki filozofii jej życie jest autentycznie ciekawe. Wiedzę i mądrość, którą się zyskuje w filozofii, można przecież przenieść do każdej dziedziny życia, nieprawdaż? Możecie ją aplikować w różne dziedziny życia. Wcale nie musicie się pozostawać w tej dziedzinie filozofii, możecie sobie to przenosić, prawda? I tu tak troszkę prowokacyjnie, bo jesteśmy w szkole, ja to dużo o szkole mówię prowokacyjnie, że jak bym powiedziała tak, że filozofia specjalnie szkoły nie potrzebuje, bo już ma ponad 2500 lat, świetnie się broni jako dziedzina, jako taka, ale ja bym powiedziała, że szkoła potrzebuje. Nie filozofia potrzebuje szkoły, tylko szkoła potrzebuje filozofii. Tak bym to powiedziała. I myślę, że osobiście uważam, że fajnie jest być miłośnikiem mądrości i że jest dużą iluzją, takie przekonanie, że możemy się separować od mądrości. Tak? Ja bym się zalecała, żebyście się nie separowali od mądrości, żebyście korzystali z tego źródła, jakim jest filozofia. Na wiele sposobów eksplorowali coś, co łączy wszystkich filozofów, to znaczy mądrość. Żebyście się stawali mądrzejszymi. To tyle o tym. Może czas na pytanie, tak? Może ktoś chciałby dopytać, bo mnie na przykład cały czas intryguje. Co oni sądzą o filozofii? No, to jest klasa matematyczna, oni niewiele wiedzą. Ale coś mają. Ale po tym wykładzie coś jednak nie wiedzą. Ja bym chciała dopytać. Przepraszam, nie chciałam was obrazić, ale nie macie tu filozofii programu. Tak, tak. Ja z nimi pogadam. Zapytam się, jakie mają wyobrażenie filozofii. Kasiu, to ja bardzo krótkie pytanie, podsumowujące twój wykład.